Cześć, witaj na kanale szkołaprogramowania.com. Dzisiaj mam dla Ciebie lekcję, w której nauczysz się, jak stworzyć obiekt z klasy. Czyli porozmawiamy sobie o tym, co to są klasy w programowaniu i co to są obiekty. Więc tak, na początek przygotujemy sobie klasę, w której będzie można przechowywać adres. Co to jest klasa? Klasa jest to definicja, jest to pewien template, jest to pewna informacja o tym, jak ma wyglądać obiekt. Ja zawsze mówię, że klasa to jest forma, a obiekt to jest to coś, co z tej formy odlejemy, utworzymy. Czyli z jednej formy można stworzyć bardzo dużo obiektów. Czyli to jest definicja. I zrobimy sobie tutaj, ja sobie mam taki folder models i przygotujemy sobie tu klasę. Czyli robimy dodaj klasę. Dzisiaj wyjątkowo na białym ekranie, ponieważ jest bardzo jasne, świeci słońce. I przełączyłem sobie ekran na jasny tryb, żeby po prostu wyraźnie widzieć. No i robimy sobie tutaj takie coś. Adres. Czyli tworzymy sobie klasę, która, no ona się tu tworzy w modelach, w namespace console app models u mnie, czyli tutaj console app models. Domyślnie jest internal, internal oznacza to, że dana klasa jest dostępna tylko w ramach tego projektu tutaj, console app. Gdybyśmy mieli tu jakąś bibliotekę albo drugi projekt, to i jako internal nie byłaby w nim dostępna, a jako public byłaby w nim dostępna, jeśli sobie po prostu podłączymy jako zależność ten nasz projekt. To tak dygresja o tych właśnie kwalifikatorach dostępu. No i mamy sobie taką klasę adres i definiujemy w niej jakieś propertiesy, czyli definiujemy w niej miejsca, w których będziemy trzymali szczegóły adresu, czyli public string. I na przykład nazwiemy sobie ten adres ulica, street. Tak definiujemy properties. Po prostu dopisujemy getSet. Automatycznie zostanie utworzona zmienna prywatna. My tego nie widzimy, po prostu mamy tylko street, ale tak naprawdę jest to tak jakbyśmy stworzyli prywatną zmienną string street i dopisalibyśmy dwie metody getStreet and setStreet, czyli taki getter i setter. W Javie się ręcznie pisze takie metody, a tutaj po prostu jest to wygenerowane z automatu po zapisaniu takiego fragmentu. No i teraz analogicznie zrobimy dla różnych elementów adresu, czyli na przykład house number, czyli numer domu, czyli numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość i na przykład e-mail. Ok, stworzyliśmy sobie taką klasę i to jest nasza definicja klasy. Stworzyliśmy klasę adres i ona ma osobne miejsca zapisania ulicy, numeru domu, numeru mieszkania, kodu pocztowego, miejscowości i e-maila. I teraz możemy sobie tej klasy użyć. Czyli robimy tak, definiujemy sobie zmienną adres. I z naszej klasy adres tworzymy obiekt. Musimy podłączyć usinga. Jakbyśmy nie chcieli podłączać usinga, wystarczyłoby dopisać w ten sposób. Moglibyśmy użyć bez usinga. Ale jak użyjemy using, to już nie musimy podawać od tego miejsca, gdzie użyliśmy usinga, w całym tym pliku nie musimy po prostu dopisywać za każdym razem tego console app models, tylko możemy sobie już używać samych tych zmiennych z tego folderu models. I teraz podajemy, pokażę Wam najpierw jak po staremu, czyli taki klasyczny sposób wypełnić ten obiekt i w taki nowy dotnetowy sposób inicjalizacji, czyli najpierw klasycznie, czyli wypisujemy sobie tak, street, czyli po prostu wpisujemy ten obiekt i widzimy, że ten obiekt zawiera takie pola. Czyli zdefiniowaliśmy sobie taki typ adres i ten typ adres zawiera w sobie różne propertiesy, ale patrząc na to generalnie, z zewnątrz, biznesowo, po prostu zawiera różne informacje. My do przechowywania tych informacji wybraliśmy propertiesy, wtedy jest taki tutaj klucz po lewej stronie. I robimy house number. 12a na przykład, adres,
Alfa, tam równa się 32, adres. No i najlepsze jest to, że od razu mają podpowiedź, od razu widzimy. Nie musimy tego adresu czytać, trzymać całego w jednej zmiennej, dzięki czemu możemy potem na przykład sięgać tylko do poszczególnych elementu adresu. No i postkod. Adres city równa się Warszawa. Adres e-mail równa się OK. I teraz robimy console write line i spróbujmy ten adres wypisać. Uruchamiamy sobie to. Kompiluje się, udało się. I mamy console app models address. Dzieje się tak dlatego, ponieważ domyślnie, jeśli chcemy zrobić write line w konsoli, to po prostu domyślnie pisze się nazwa tej klasy, czyli razem z tym namespace'em, czyli razem z przestrzenią nazw pisze się ta klasa. I teraz co zrobić, żeby od razu, druga rzecz, od razu powiem, w innym miejscu, kiedy debugujemy, możemy sobie ustawić tutaj breakpointa, czyli w tym miejscu zatrzyma nam się aplikacja, kiedy ją uruchomimy. OK, aplikacja uruchomiła się na drugim ekranie. No i teraz sobie tutaj przesuwamy się linijka po linijce. To sobie możemy zamknąć, tak żeby lepiej widzieć. Ustawiamy sobie local zakładkę i tu będziemy widzieli te zmienne, jak się wypełnia. I teraz idąc, naciskamy F10, przechodząc linia po linii, już widzimy, że w ten sam sposób nam się tutaj ta zmienna pokazuje. Console app, models, address. Czyli jak ją otworzymy, to będziemy widzieli, jak po kolei wypełnia się danymi. Idziemy linia po linii przez F10 naciskając. I to wszystko nam się tu uzupełnia. Naciskamy F5 i to leci jakby już do końca. I w konsoli widzimy, że nam się wypisało to console app models address. I no teraz po prostu, żeby ta informacja dla debugu oraz informacja, jak chcemy gdzieś coś wypisać albo pokazać, czasami na przykład jak robimy aplikacje desktopowe, to ta informacja pojawia się na przykład w combo boxach rozwijanych, takich listach albo gdzieś, jakby ta domyślna wartość danej klasy, możemy ją zdefiniować. Wchodzimy sobie znowu do klasy address. Musimy tutaj nadpisać metodę toText, czyli robimy tak, override. I on nam pokazuje, które możemy nadpisać, czyli metoda toString możemy odpisać, więc robimy tak. I zamiast zwracać base, czyli wszystkie obiekty dziedziczą z klasy object automatycznie, czyli zamiast zwracać tą z klasy object domyślną implementację toString, my sobie tutaj nadpisaliśmy, tutaj widzisz słowo override, czyli nadpisaliśmy sobie tą toString domyślną i teraz wrócimy sobie to, co chcemy, czyli robimy sobie tak. Street, house number, flat number, postcode, city. Postcode city i co tam mam jeszcze? E-mail. OK. Czyli teraz, jak uruchomimy tą aplikację, najlepiej właśnie w trybie debugu i będziemy sobie szli linia po linii. OK. Teraz jak utworzymy adres, to widzimy od razu, że już pokazuje nam ten nasz format, który zdefiniowaliśmy. I teraz idąc sobie kolejno, widzimy, że on nam już w debugu, już tutaj nie musimy rozwijać sobie każdego obiektu, tylko nawet jak sobie nadjedziemy, to już widzimy w tym miejscu, że już on nam używa tych informacji, czyli tutaj sobie linia po linii to robimy i jak robimy do końca, uruchamiamy tą aplikację, ona mi na drugim ekranie wyskakuje, o, od razu console write line pisze taką informację. Podaje jakąś tam po prostu definicję tego toString, czyli my sobie nadpisaliśmy,
definicję toString w klasie i teraz możemy wszędzie widzieć i w debugu, i w konsoli, jak sobie chcemy to pokazać. No to sobie to widzimy. To oczywiście nie jest jakoś super ważne w takich podstawowych zastosowaniach, ponieważ i tak będziemy zawsze korzystać z tych pól, jak chcemy coś zrobić. Teraz jeszcze pokażę, jak w inny sposób można zdefiniować adres, czyli robimy taką inicjalizację. Jest to taki nowszy sposób. C# nam od razu podpowiada i możemy sobie tutaj od razu definiować w taki sposób, że po przecinku podajemy kolejno pola house number 3b. Flat number 12. Postcode równa się city równa się Szczecin. E-mail równa się nazwisko. Biuro, szkoła, programowania.com. Ok, w ten sposób zdefiniowaliśmy sobie ten adres drugi i też możemy to sobie wypisać. Console write line adres 2. Uruchamiamy to i patrzymy. I pierwszy adres jest taki, drugi adres jest taki. Czyli podsumowując, kiedy definiujemy klasę, definiujemy sobie pewien template, pewną formę, jak mają się zachować nasze obiekty, co mają zachować w środku. Możemy tu dopisać jakąś metodę dodatkową, że ten obiekt na przykład może się obliczyć, może z walidacji jakąś zrobić. Aczkolwiek zwykle takie rzeczy przenosi się do jakichś zewnętrznych serwisów, ale mówiąc generalnie o klasach, o obiektach, klasa jest jakąś formą, z której odlejemy obiekt. I tutaj po prostu w ten sposób, że tworzymy sobie zmienną, w tym momencie tworzymy sobie obiekt i przypisujemy do tej zmiennej. I potem wypełniamy go lub możemy tak zrobić, że od razu tworząc zmienną, inicjalizujemy ją w pełni za pomocą takiej właśnie listy inicjalizującej. Czyli to jest tak naprawdę jakby taki konstruktor, który konstruuje ten obiekt, tylko że jest tak jakby ręcznie zdefiniowana taka po prostu lista inicjalizacyjna i na niej możemy podać wszystkie pola, które są dostępne z zewnątrz obiektu i możemy je wypełnić. Działa to dokładnie tak samo, niczym się te dwa obiekty nie będą różniły. Jakby czy tak utworzymy, czy tak utworzymy, one będą działały. Także to jest początek programowania obiektowego. Już tutaj, już używając propertiesów, jakby dotykamy pierwszego paradygmatu programu obiektowego. Są takie cztery paradygmaty. Pierwszy z nich to jest enkapsulacja, czyli zamykanie pewnych rzeczy w środku, czyli stosując propertiesy dodajemy sobie taką możliwość. Tutaj ja tego nie wykorzystałem, ponieważ te gettery i settery są domyślne, ale te gettery i settery mogą być metodami normalnymi, normalny kod zawiera, czyli jak coś wpisujemy do na przykład street, to może zostać sprawdzone, czy jest poprawny format, czyli już tutaj dotykamy pierwszej jakby zasady programowania, takiego paradygmatu programowania obiektowego, czyli enkapsulacji, czyli zamykania pewnych rzeczy wewnątrz kodu. Sama klasa już jest pewną formą enkapsulacji, bo nie trzymamy sobie na przykład, nie wiem, sześć zmiennych w kodzie, tak tutaj luzem moglibyśmy sobie tutaj zdefiniować, tak street, house number, flat number, postcode, city, email. Ale my oczywiście stworzyliśmy sobie obiekt i już samo tworzenie obiektu jest formą enkapsulacji, no bo ponieważ już zamknęliśmy coś w obiekcie i już używamy jakby zamkniętej pewnego zestawu pewnych parametrów adresu. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję, cześć.